Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami kolejna perła kompozycji. Jest to zadanie Troickiego z 1930 roku. Troicki ułożył mnóstwo studiów, praktycznie całe życie tym się zajmował i wniósł bardzo duży wkład do teorii końcówek. W szczególności dał podwaliny końcówkom dwa skoczki przeciwko pionkowi. Tak, dwa skoczki same nie matują, ale kiedy przeciwnik ma piona, to dają mata, o ile nie jest zaawansowany. Jeden skoczek blokuje piona, żeby nie szedł do przodu, a drugi skoczek z królem zaganiają króla do narożnika, a następnie skoczek odblokowuje piona i leci na łeb, na szyję, matować, żeby zdążyć zamatować, zanim powstanie hetman. Jak widzimy, obrona polega na pchaniu piona maksymalnie szybko i wynik końcowy zależy od zaawansowania piona, od tego, czy skoczek zdąży dobiec do króla i skoczka pomóc im w zamatowaniu. Widzimy, że białe mają olbrzymią przewagę materialną. Olbrzymią, no może tam 5 plus 3 to 8 przeciwko 4, czyli jakby mówiły dzieci, 4 pionki przewagi. Jednakowoż pionki mają czarne i biała wieża nie może złapać piona A2. Biała wieża nie może przyjść na A2, bo ją blokuje skoczek, nie może przyjść na linię pierwszą, bo ją blokuje król. Skoczek nie może przejść na B3, bo go blokuje pion. Należy się rozblokować. Spróbujmy dać szacha. Wieża E5. Jednakowoż czarny król ucieka tu, gdzie nie bardzo chcemy, i po wieża F5. Król G1. Szachy się skończyły i nie bardzo widać, jak obronić się przed dorobieniem hetmana. Problem sam się rozwiązuje, jeżeli zaciągniemy skoczkiem pionka na linię D, bo pion, który będzie zaciągnięty na linii D, jak dojdzie do hetmana, będzie bronił piona G4, co jest istotne dla białych, bo biały król nie będzie mógł tego piona zbić. Skoczek D3. I teraz, jeżeli czarne nie wezmą skoczka, na przykład król D2, to białe wygrają. Nie dlatego, że pójdą naiwnie wieżą na A5, zbiją piona, tylko zlikwidują skoczkiem piona i zwierzą więcej zamatują. Dlatego czarne muszą bić skoczka. Idea została zrealizowana. Pion został przeciągnięty na linię D. Został przeciągnięty na linię D. Nie zdążymy teraz pójść wieżą na A5, bo ucieka pion D. Jak w wielu zadaniach, czy w wielu studiach, pozostają nam przedśmiertne szachy. Gonimy. I teraz czarny król nie może wejść na linię D, bo na moment zablokuje piona. Na ten moment, który nam wystarczy do zaatakowania piona, oddania wieży. I tu partia skończy się remisem. To skoro wiemy, że po szachu król nie może wejść na linię D, idzie na F1. I znowu mamy kompletnie przegraną. Po wieża A5 czarne wygrywają dokładnie tak samo. Dajemy kolejnego przedśmiertnego szacha. Wieża F5. Czarny król nie może wrócić, znaczy może się wrócić na linię E, tylko wtedy sytuacja się powtórzy.
W związku z tym idzie na G1. Nie możemy wieżą z linii pierwszej atakować. Łapiemy piona. No wariant jest prosty. D2. Bijemy piona. Czarne dorabiają hetmana. Co teraz? No teraz okazuje się, że dzięki zaciągnięciu hetmana na D1 powstaje taka pozycja, król białych nie ma posunięcia. Przeszkadza mu własna wieża. Trzeba pozbyć się wieży. Nie można pozbyć się wieży z pola A1, bo hetman przestanie bronić pionka. Dajemy szacha. Król ucieka do rogu. To znowu sobie dajemy szacha. Król wraca. I my znowu dajemy szacha. I tak możemy się długo bawić, dopóki król nie przyjdzie na F1. Tu się zastanawiamy, czemu on tam nie chciał pójść? Czemu on tam nie chciał pójść? Ano, on tam nie chciał pójść, bo mamy motyw geometryczny dla wieży. Liczymy prościutki wariant i okazuje się, że możemy się pozbyć wieży. Po szachu wieżą na F2 szachy by się skończyły, a kiedy zagramy wieża G1, król musi bić i mamy wzorowego pata. Wzorowy pat to jest taki pat, w którym każde pole przy królu atakowane jest raz przez figurę. Nie ma zbędnych figur. Zadanie jest doskonałe i niesamowite. Kolejne pytanie. Jaka figura jest lepsza? Goniec czy skoczek? Wiemy, że skoczek oceniany jest na 3 punkty. Goniec również na 3 punkty. I prawda jest taka, że jest to przybliżenie. Jest to przybliżenie, które pozwala nam podejmować decyzję, żeby lekkiej figury nie oddać za piona, a chętnie zabrać wieżę, która warta jest 5. W rzeczywistości te figury nie są równocenne. Zależy od sytuacji na szachownicy, od struktury pionkowej. W otwartych pozycjach zwykle goniec jest lepszy. Zamkniętych zwykle skoczek. Można podać inne kryterium, że skoczek jest silniejszą figurą dla dzieci, dla początkujących szachistów, bo robi groźne widełki. Siłę gońca mogą wykorzystać silniejsi szachiści. Można tu podać ciekawostkę, że Robert Fischer wolał gońca, a Tygrys Petrosjan skoczka, chociaż Tygrys Petrosjan był zawodnikiem wyjątkowo pozycyjnym, a Robert Fischer dużo bardziej agresywnym, dynamicznym. A przecież kombinacyjną figurą jest skoczek. Goniec ma ograniczone możliwości kombinacyjne, ponieważ porusza się w taki sposób wzdłuż jednej przekątnej, nie kontroluje wszystkich pól. A skoczek ma doskonałe, bo napada na figury, które nie mogą się przed nim bronić, o ile również nie są skoczkiem. Dziękuję za uwagę.